Cześć wszystkim, witam na kanale Tajemnice Kryptowalut. Dzisiaj omówimy sobie airdrop PIF Network. Omówimy ten airdrop już po fakcie, bo on się wydarzył wczoraj. Omówimy sobie trajektorię ceny, jak to się zachowało, za co on był, jak można było to rozegrać i jakie płyną z tego wnioski na przyszłość. Także chwila ogłoszeń dla Was i przechodzimy do odcinka. A jeżeli moja twórczość Ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę, pozytywny komentarz pod filmem. Daje mi to motywację po prostu do dalszej pracy. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Tak jak widzicie w miniaturce, nie jest to clickbait, tylko faktycznie ten airdrop był tyle warty, ponad $1000 na jeden wallet. I teraz sobie ten airdrop omówimy. Tutaj zaznaczam, że po pierwsze jest to airdrop retrospektywny, czyli za wcześniej wykonaną pracę, albo wykonane ruchy, ludzie otrzymali wczoraj tego airdropa, tak? A my sobie omawiamy go po fakcie, żeby wyciągnąć wnioski, żeby pomogło nam to na przyszłość. Tak to funkcjonuje. $1000 minimum, $1000 na wallet można było otrzymać. No więcej, w zależności kto sprzedał, ale trzymajmy się tego 1000, żeby było łatwiej. I teraz sobie to omówmy. PIF Network, projekt typu Oracle. Projekt, który tutaj wyszedł kontrakt na Solanie, tak jak widzimy. Co ciekawe, właśnie Solana, czyżby Solana znowu okazała się gdzieś tam miejscem, na którym będą wychodziły airdropy? Kto wie. Tutaj ten airdrop był dosyć nieoczywisty, ale o tym zaraz powiem. I teraz tak, PIF Network wyszedł wczoraj, kapitalizacja $500 milionów. Zwróćcie uwagę, że tak jak wcześniej ten projekt był bardzo mało znany, dlatego airdrop nieoczywisty, tak teraz cały Twitter o tym szumi. I to jest przykład genialnego marketingu poprzez airdrop dla projektu, który tego airdropa właśnie zrobił. Także airdropy się opłacają zarówno dla osób, które je odbierają, jak i też przede wszystkim dla projektów, które dany token tworzą. W dzisiejszym odcinku też poruszę kwestię, która jest dla jednych może oczywista, dla drugich może mniej oczywista, ale którą warto robić, żeby na kolejne airdropy, potencjalne airdropy się również wystawiać, ale o tym za chwilę. Jak sobie wejdziemy na Bybit, widzimy, że token jest oczywiście listowany. On jest listowany też na wielu różnych giełdach, ale będę się trzymał Bybita na potrzeby tego odcinka. Oczywiście, jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, polecam Tobie założyć sobie giełdę Bybit z opisu tego filmu, tam masz link, z tego względu, że Bybit daje fajne bonusy dla nowych użytkowników, a tak jak już nagrywałem niejednokrotnie, i tak Bybita prędzej czy później będziesz chciał mieć, z tego względu, że jest to jedna z najlepszych giełd, jak nie najlepsza, dla mnie najlepsza, najlepsza giełda na rynku, tak? Największe wolumeny i liczne bonusy, więc prędzej czy później i tak te konto Tobie się przyda. Link znajdziesz w opisie tego filmu i tam jeszcze są bonusy na start. Dobra, ale trzymajmy się tego PIF Network. Co ciekawe, PIF wszedł na początku tutaj jak zwykle przy airdropach z wielkim wybiciem do góry i później ze spadkiem. Zazwyczaj tak to wygląda, później cena gdzieś tam się uplasowała tutaj na tej podłodze cenowej w okolicach już 30 centów przyjmijmy. Zazwyczaj tak to mniej więcej wygląda praktycznie każdy airdrop. Najpierw duże wybicie do góry, potem zjazd. Niektórzy potrafili sprzedać tutaj na tych cenach, jeżeli tak to szacun. No i wtedy wiadomo, wartość tego airdropa nie był $1000, tylko więcej. Niemniej jednak trzeba było mieć szczęście albo po prostu, no szczęście przede wszystkim, tak? Albo jakieś boty, albo coś w tym stylu, nie? Żeby to osiągnąć. Podłoga cenowa na poziomie 31 centów. Teraz, no wiadomo, troszeczkę mamy w momencie, gdy ja to nagrywam, spadki na rynku. Airdrop warty $1000 na jeden wallet, a tak jak wiemy, walletów może być zdecydowanie więcej niż jeden. Także myślę, że całkiem przyjemna nagroda dla tych, którzy tego airdropa otrzymali. Oczywiście, jeżeli dostałeś tego airdropa, daj znać w komentarzu, ile tokenów otrzymałeś, czy to było na jednym wallecie, czy to na wielu walletach, ale tak jak mówię, ten airdrop był dosyć nieoczekiwany, więc myślę, że tym bardziej coś takiego cieszy, bo to były pieniądze, na które dostaliśmy przy okazji, więc tym bardziej radość za pieniądze przy okazji jest moim zdaniem dużo większa. PIF Network wypuścił oficjalną instrukcję Guide to Claim Your Retrospective Airdrop Allocation, tak? Czyli jak odebrać tą alokację i tutaj szczegółowo, aż ja bym powiedział, że zbyt szczegółowo opisali to i fajnie. I tutaj polecam w ogóle w tym miejscu korzystać
Z oficjalnych stron, to jest oficjalna strona tego airdropa, to no widać, tak? pyfnetwork.com, pyf.network, przepraszam, bez kom. Airdrop pyf network, tak jak tu widzicie. Polecam korzystać z oficjalnych stron. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo skamów. W momencie, gdy pojawia się taki airdrop, i przy każdym było to samo, przy Celestii, przy Arbitrum, przy wielu innych, gdy pojawia się coś takiego, pojawia się masa stron phishingowych, bo tak to się nazywa, klonów, które udają, że to jest strona do odbioru airdropa, ale gdy tam się podłączysz, no zazwyczaj ona po coś jest. Zazwyczaj po to, żeby zczyścić tobie wallet, tak? Bo twórcy tej strony chcą zarobić w taki nieelegancki sposób, więc sobie zawsze to sprawdzajcie. Tutaj nawet macie taki emblemat, nie? Please verify, no, że zweryfikuj, czy na pewno to jest ta strona, nie? Takie dodatkowe przypomnienie. No dobra. Zwróćcie uwagę, że tutaj trzeba było mi... To jest też ciekawe, jeśli chodzi o przypadek tego odbioru. Zwróćcie uwagę, że trzeba było być aktywnym na jednej z tych sieci albo na wszystkich. Solana, EVM, Aptos, Sui, Sei, Neutron, Osmosis, Injective. O ile na większości z nich nie byłem aktywny, o tyle na Solanie, EVM-ie i Osmosis byłem aktywny, a tego airdropa niestety nie otrzymałem, więc nie wiem dokładnie, o co tutaj z tym chodziło, no ale okej, nie? Jeżeli ktoś miał podobny problem, dajcie znać w komentarzu, może ja powinienem napisać ticket do projektu albo coś w tym stylu. No moje wallety na EVM-ach są mega aktywne, bo ja na tych EVM-ach, EVM, czytaj Ethereum Virtual Machine, czyli Ethereum Mainnet, Arbitrum, Optimism i tak dalej, i tak dalej, no to ja na tym latam bardzo mocno, bardzo dużo i bardzo dużo tego używam. Osmosis podobnie, więc dziwne, że tego airdropa nie dostałem, no ale okej. Okay. Dodatkowo, co zwróciło moją uwagę, tutaj trzeba było być aktywnym użytkownikiem PYF Discord. I to jest ciekawe, bo już zwróciłem uwagę, że to nie jest pierwszy projekt, który daje użytkownikom Discorda airdropa i to jest spoko, bo projekt wynagradza własną aktywną społeczność i to jest spoko, to jest uczciwe, to jest fajne i być może to jest wskazówka właśnie, jeżeli widzicie dobry projekt, ciekawy projekt, gdzieś tam już zaczynają być plotki, że w tym projekcie jest, może być airdrop, no to warto być na Discordzie tego projektu. To jest bardzo proste i nie zajmuje dużo czasu, a de facto zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tam zazwyczaj nie trzeba wkładać pieniędzy, więc ten airdrop może być całkowicie darmowy, nic on Ciebie nie będzie kosztował, więc myślę, że to jest też coś, nad czym warto się jeszcze bardziej pochylić. Dobra, tyle w dzisiejszym krótkim odcinku. Było do zgarnięcia $1000 na jeden wallet z PYF Network. Cena w tym momencie się już trochę uklepała, zobaczymy jak to będzie dalej. Niektórzy wieszczą, że może być tak jak z Celestią, że poleci do góry. Zobaczymy. Z tym Was zostawiam. Myślę, że ta wskazówka, jeśli chodzi o Discord, jest niezwykle pomocna, bo ona może dać naprawdę mocno zarobić w przyszłości w przypadku innych projektów i innych airdropów. I tyle chyba w tym odcinku. Jeżeli moja twórczość Ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę, zostaw pozytywny komentarz pod filmem. Dla Ciebie to jest chwila, a dla mnie to jest motywacja do dalszej pracy. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach Tajemnic Kryptowalut. Dzięki.